Motywacja. Jak z nią naprawdę jest? Czy ona rzeczywiście nam jest potrzebna do szczęścia, żeby zacząć działać, żeby coś rzeczywiście ze sobą zrobić? Dzisiaj podzielę się z Wami paroma moimi przemyśleniami na temat motywacji, ponieważ sądzę, że tak, motywacja rzeczywiście może nam pomóc w niektórych przypadkach. Dam Wam teraz parę przykładów. Na przykład biegniesz maraton. Biegniesz maraton, jesteś kompletnie wykończony, tak? Już myślisz, że już nie masz nic w sobie, że ten, ale słyszysz, jak krzyczą twoje imię, słyszysz, że dalej dobiegnij jeszcze trochę, jeszcze kawałek. I nie wiadomo skąd znajdujesz troszeczkę więcej energii, żeby dobiec dalej. Albo jesteś na ringu, tak? Walczysz, MMA, boks. I w tym momencie słyszysz, jak twoi fani krzyczą twoje imię i wiesz, że nie możesz ich zawieść, więc dostajesz ten zastrzyk adrenaliny, ten zastrzyk, żeby jeszcze trochę z ciebie dać więcej. Albo inny przykład, powiedzmy, że pracujesz ciężko na swój sukces, na swój, nie wiem, biznes, masz jakąś działalność, albo nawet pracujesz, żeby dostać premię, żeby napisać dobrze egzamin i w tym momencie idzie ci coś dobrze. Idzie ci to dobrze, będzie jakaś nagroda, albo ci się udało, więc możesz to potraktować jako motywację, żeby pójść o krok dalej. Skoro mi się udało to, to znaczy, że może mi się udać coś więcej. I w tym przypadku ja sądzę, że motywacja jest bardzo cenna. Ja używam motywacji, ja sam się motywuję bardzo często w mojej pracy. Ostatnio nawet zrobiłem filmik na ten temat, że motywuję się, powiedzmy, nagrodami za wykonaną pracę, tak? Albo motywuję się nagrodą, którą dostanę, jeżeli wykonam daną pracę. Tą formę motywacji rozumiem. Nie rozumiem jednak motywacji pod tytułem muszę się zmotywować, żeby zmienić moje życie. Tego kompletnie nie rozumiem. Muszę się zmotywować, żeby pójść na trening. Muszę się zmotywować, żeby pójść do pracy. Tego kompletnie nie rozumiem. Nie rozumiem ludzi, którzy muszą być zmotywowani po to, żeby polepszyć swoje życie. Już ich życie jest dosyć, powiedzmy, delikatnie niekorzystne, albo po prostu jest niesatysfakcjonujące, ok? Są w położeniu, które nie jest dla nich satysfakcjonujące. Więc to powinna być wystarczająca jakby motywacja na to, żeby się ruszyć, ale nie, oni potrzebują jeszcze motywacji, jakiegoś słowa, dalej rób to, idź, nie, od jakiegoś trenera motywacyjnego, żeby zmienić magicznie swoje życie, żeby chociaż się ruszyć, i tego tutaj nie rozumiem. Ostatnio ktoś podał mi taki dobry przykład. Kiedyś dawno temu nasi dziadowie, jak pracowali, nie potrzebowali motywacji, żeby wstać o 5 rano, iść do pracy, robić swoje. Po prostu musieli to zrobić. Musieli pracować, żeby przeżyć. Musieli to zrobić. To było coś normalnego. Iść do pracy, robić przez cały dzień, od wschodu do zachodu. Tak, Grażyna siedzi w domu, gotuje, pilnuje dzieci. Zygmunt wraca z tyrany po robocie do kolacji, zajmuje się dziećmi, zajmuje się żoną. Nie wiem, o co mi chodzi. I bum, idą spać. Wschód słońca, wstaje, idzie do pracy, robi swoje. Nie ma żadnej motywacji. Co ty myślisz, że oni, nie wiem, musieli pójść do jakiegoś trenera motywacyjnego, wiesz co? Nie ma motywacji dzisiaj do pracy. Nie wiem, co są zrobić. Może mi coś powiesz fajnego, że się zmotywował. No nie było czegoś takiego. Kiedyś ktoś coś robił, bo musiał to zrobić. Robił, bo robił. Nie szuka motywacji. Tak? Tak samo funkcjonuje ja. Ja nie szukam motywacji, ja nie potrzebuję motywacji, żeby zmienić swoje życie. Sam fakt, że chcę zmienić swoje życie, że potrzebuję więcej, że czuję, że chcę więcej od życia, to już wystarczająca motywacja. Ja nie szukam motywacji do tego, żeby powiedzmy, ach kurczę, dzisiaj taki dzień, trzeba zacząć pracować, a włączę sobie filmik na YouTubie, żeby się zmotywować. No nie, nie o to tutaj chodzi. Nie o to tutaj chodzi. Jeżeli rzeczywiście chcesz coś ze sobą zrobić, tak? Jeżeli czujesz, że musisz coś ze sobą zrobić w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to jest, jak mówię, trening, czyli sprawy sylwetkowe, czy może biznes, czyli sprawy pieniężne, tak, że chcesz poprawić swój styl życia, czy może uczysz się do egzaminu i chcesz zdać ten egzamin po to, żeby dostać się na, nie wiem, lepsze studia, albo do lepszej pracy, albo dostać awans, cokolwiek chcesz osiągnąć, chcesz zostać lekarzem. Więc to powinna być sama w sobie motywacja do tego, żeby zacząć działać, a nie, że potrzebujesz motywacji, żeby po prostu zacząć. No to jest dla mnie troszeczkę niepojęte. Pamiętajcie. Kiedyś ludzie coś robili, bo po prostu musieli to robić. Chcieli coś osiągnąć, to robili. Ojejku, aż mi się język poplątał. Bez względu na to, czy im się chciało, czy nie. Mieli swoje zadanie, mieli swój cel, chcieli to osiągnąć, chcieli przeżyć, musieli pracować. Więc jeżeli ty chcesz zmienić swoje życie, chcesz,
rzeczywiście coś ze sobą zrobić, chcesz coś osiągnąć, to nie szukaj motywacji na każdym kroku, tylko po prostu rób. Czasem są momenty, że nam się nie chce. Czasem mi się nie chce, czasem wstaję rano i mi się nie chce. Mam ochotę po prostu cały dzień przeleżeć i porobić parę rzeczy, które po prostu mi sprawiają przyjemność. Ale to nie ten dzień, to nie ten dzień, żeby odpoczywać. Mam inny dzień na to. Dzisiaj muszę pracować, dzisiaj mam zadania, dzisiaj mam klientów, dzisiaj muszę zrobić to, to i to i to. Mimo, że mi się nie chce, muszę to zrobić. Ja nie wchodzę na jakąś motywację, po prostu używam dyscypliny. Dyscyplina pomoże ci przejść przez wszystko. Dyscyplina pomoże ci skończyć projekt, dyscyplina pomoże ci dojść do celu, dyscyplina pomoże ci, powiedzmy, osiągnąć ten cel. Motywacja może cię popchnąć. Motywacja to jest taki kopniak w tyłek czasem. Może cię troszeczkę bardziej popchnąć. Może ci, nie wiem, no, jakby to określić. Motywacja jest jak taki zastrzyk adrenaliny, tak? Można coś w tym stylu tak to powiedzieć. Więc to było takie moje małe przemyślenie, co sądzę o motywacji. Jest ona potrzebna, przydaje się. Bardzo się przydaje, mi się przydaje, ale nie chcę, żebyś szukał motywacji po prostu po to, żeby zmienić swoje życie, bo sam fakt, że musisz zmienić swoje życie albo że chcesz, to już wystarczająca motywacja dla ciebie. Chyba, że nie do końca tak jest. Chyba, że jesteś jeszcze kanapowcem, to nim zostań. Żaden coach, żaden motywator nie sprawi, żebyś wstał i wziął swoje życie w ręce. Ty musisz zdecydować, że chcesz wziąć swoje życie we własne ręce i zacząć coś robić. I później możesz korzystać z tego efektywnego narzędzia, które nazywamy motywacją, żeby się popychać na następny poziom, na następny poziom, na następny poziom. Więc to było moje przemyślenie. Sądzę, że w tym przypadku, w tym filmiku jest mały paradoks, bo może was zmotywowałem do tego, żeby zacząć działać, czyli filmik o tym, że motywacja jest do dupy, zmotywuje was, żeby zacząć działać. I bardzo dobrze, okej. Okay. Jeżeli taki ma być cel tego filmiku, to bardzo się cieszę, że rzeczywiście uświadomicie sobie, że nie czekacie na ten magiczny moment albo na te magiczne słowa magicznego coacha, magicznego trenera, magicznego motywatora, który wam pomoże wstać z tej kanapy, tylko ruszcie się i zróbcie to, co macie zrobić, cokolwiek to jest, okej? Okay? To było moje przemyślenie, włączyłem szybko kamerę, żeby to powiedzieć. No i to wszystko z tej strony, jak na razie. Trzymajcie się i miłej pracy. Do zobaczenia.